Z uwagi na znikomą popularność miejskich autobusów na odcinku od DPS Kalina do Jasionowa i z powrotem, zredukowano z 6 do 2 liczbę kursów linii numer 10. Takiej decyzji sprzeciwili się mieszkańcy podsuwalskiej Szwajcarii. Napisali do Suwalskiej Rady Miejskiej skargę na prezydenta miasta. Te dwa kursy, które były i które teraz są, nie pasują nam ze względów potrzeb prywatnych, które musimy na terenie miasta załatwiać. A to jest m.in. zakupy spożywcze, wizyta u lekarza, kto jest chory, potrzebuje takiej wizyty, czy też badań, przeprowadzenie badań lekarskich. Chcemy też uczestniczyć w życiu miasta. My do tej pory mieliśmy komunikację miejską od poniedziałku do piątku. Do 11 stycznia mieliśmy 6 kursów. Teraz pan prezydent nie życzy sobie, byśmy jeździli tak często i przyznał nam tylko 2 kursy. Poranny i popołudniowy. U nas są osoby, które pracują dorywczo. My nie mamy stałych etatów. Nie będziemy jeździć codziennie do miasta. Niestety nie. Dlatego, że to jest koszt, wydatek. Każdy patrzy na swój portfel. Pan prezydent tak naprawdę nie dba o bezpieczeństwo naszej społeczności, bo aspekt ekonomiczny nie może decydować o tym, że komuś odbieramy dostęp do czegoś, co mają inni. Sama, proszę Państwa, konstytucja, który jest naczelnym aktem normatywnym w naszym państwie, ona decyduje i wskazuje, czyń wszystko tak, aby było to zgodne z naszymi przepisami, z moimi przepisami, które są zawarte w konstytucji. To jest najważniejszy nasz akt prawny. Każdy prawnik to powie. Nie można odbierać komunikacji miejskiej dla społeczności, jeśli ustawa tego nie ma zapisane w swoich zapisach. A która ustawa mówi, iż można likwidować komunikację miejską dla osób z powodu czynników ekonomicznych? Tłumacząc przyczyny likwidacji znacznej części kursów dziesiątki, zastępca prezydenta wyjaśniał, że przeważyły argumenty ekonomiczne. Średnio 2 pasażerów podczas kursu i koszt roczny w wysokości 76 tysięcy złotych. Pokrywającą się trasą jeżdżą autobusy PKS Nowa, ale nie zatrzymują się na tym odcinku. Osobiście pisałem pismo do PKS Nowa, do prezesa, z prośbą o ujęcie tego przystanku w Szwajcarii i w Jasionowie, żeby się tam autobusy zatrzymywały. I oni mi odpisali, że nie ma tam popytu, więc oni się nie będą zatrzymywali. To nie jedyne działania podjęte przez miasto. Próbowaliśmy uzyskać tutaj współfinansowanie tego kursu zarówno od wójta gminy Suwałki, jak i od wójta gminy Szypliszki, bo ostatni przystanek znajduje się na terenie tutaj, gdzie korzystają z niego mieszkańcy gminy Szypliszki. No, obaj wójtowie stwierdzili, że nie będą jakby finansować tej linii. W związku z tym, że miasto też jakby musi liczyć każdy grosz i nie możemy tymi pieniędzmi szastać, no, została podjęta decyzja o likwidacji części kursów, później o likwidacji wszystkich. Natomiast no, po różnych korespondencjach, które płynęły od mieszkańców zarówno ulicy Szwajcarii, jak i Studzieniczne, na okresy testowe przywracaliśmy linie, ale one znowu nie cieszyły się powodzeniem. Aktualnie w rozkładzie jazdy są 2 kursy. Rada, wysłuchawszy argumentów mieszkańców i wiceprezydenta, podjęła decyzję o odrzuceniu zasadności skargi.